Cześć, Chmiel z tej strony. Słuchajcie, wróciłem z długiego weekendu, który spędziłem z moimi dzieciakami u babci na działce. Było całkiem sympatycznie. Strat w inwentarzu żywym nie było, czyli wszystkie dzieci wróciły całe. Natomiast nastąpiły straty w sprzęcie moim nagrywającym, gdyż już po powrocie do domu mój telefon, którym nagrywałem filmy przez ostatnie parę miesięcy, spadł na ziemię, spadł na podłogę rogiem i obudowa mi pierdyknęła. Jeżeli macie pojęcie, gdzie można jak najtaniej naprawić iPhone'a, wymienić obudowę iPhone'a 5C, zdaje się on jest, to dajcie jakieś info w komentarzach. Najlepiej, żeby to były okolice Mazowsza. Bo na razie muszę nagrywać iPadem, a iPad ma w tym problem, że słabo doświetla filmy, no jakoś ciemno zawsze, tu ciemniej jest tutaj niż na iPhone'ie. No a poza tym, słuchajcie, obejrzałem sobie przed chwilą z poczucia obywatelskiego obowiązku kropkę nad i pani kapitan Olejnik, przepraszam, pani redaktor Moniki Olejnik, w której to kropce nad i występował Jezus Mario, jakiś kondor mi usiadł tutaj na drzewie obok, aż się cała gałąź ugięła. W każdym razie występował w kropce nad i Paweł Kukiz. Generalnie powiem wam, że dosyć pozytywne wrażenie odniosłem po całym tym wywiadzie z Kukizem. Jednak być może nie spoczął na laurach, być może rzeczywiście zależy mu nadal na wygranej i w moim poprzednim filmie troszeczkę się myliłem. Zaniepokoiła mnie jedna tylko rzecz. Wiecie, kogo zaprosił do startowania z własnych list wyborczych? No nie będę mówił, no wiadomo, no, pana Mariana Kowalskiego. Akurat uważam, że to jest dobra sprawa, ponieważ Marian Kowalski wzbudza moją sympatię, nie wiem czym uzasadnioną, być może tym, że ładnie się wysławia i wygląda jak moi koledzy z Bramki, na której pracowałem wiele lat, czy wiele, no parę lat. Zaprosił Grzegorza Brauna, którego, jak wiecie, cenię jako człowieka. Nie cenię go jako polityka, no ale być może taki Grzegorz Braun w Sejmie byłby ciekawą osobą, na pewno uczciwą. Ale zaprosił też panią Magdalenę Ogórek. Słuchajcie, Pawle Kukizie i wy, jego ludzie, nie idźcie tą drogą. Nie Magdalena Ogórek. Magdalena Ogórek cały swój urok osobisty i niewątpliwy seksapil spaliła w kampanii prezydenckiej, prezentując pustkę. Ona musi mieć przygotowane wystąpienia, scenariusz i dobre światło, żeby dobrze wypadać. Nie ma nic do przekazania, przynajmniej takim ludziom jak ja. I pani Magdalena Ogórek nie będzie dobrym kandydatem ruchu Kukiza na listach wyborczych, przynajmniej dla mnie. W każdym razie tak. No jak widzicie, ściemnia się szybko na iPadzie. Być może w związku z tym, słuchajcie, uruchomię wreszcie nagrywanie na górze u mnie w starej kanciapie, w starym miejscu, tam gdzie nagrywałem moje pierwsze filmy. Znaczy pierwsze, to takie tam sprzed półtora roku. Tylko będę musiał podpiąć sprzęt do komputera mojego syna. No zobaczymy, czy to wszystko się uda. Ale może dzięki temu wrócimy do większej interaktywności moich filmów, czyli będą może fajniejsze intra, a może będą fajniejsze, będą jakieś częstsze wstawki, być może jakiś filmik się tutaj wrzuci gdzieś w jakimś rogu, jak będę o czymś opowiadał. Może ten zniszczony telefon jest znakiem, że należy pójść dalej, krok dalej. A jeszcze jedna dobra informacja. Na początku sierpnia będzie bardzo ciekawy film, a może nawet cała seria filmów, gdyż na początku sierpnia będę przebywał przez parę dni u górali.
A u jakich górali? No, zgadujcie w komentarzach. Na razie, cześć, trzymajcie się.